Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Paladynie, na nowym serwerze, pierwszym europejskim. No i naszym celem na dzisiejszy dzień, czyli już w zasadzie piąty dzień, jest zdobycie podziemia. Dokładnie tak, mamy tutaj już oczywiście surowce na to podziemie, już się kopalnia dziesiątka buduje, no ale pojawiła się jedna przeszkoda, mianowicie okazało się, w sumie to nigdy na to nie zwracałem uwagi, bo zawsze piątego dnia serwera już miałem o wiele wyższy poziom, no a teraz gramy Paladynem, no ale okazało się, że żeby wydropić serce do podziemi, to oprócz tutaj ukończonych pierwszych 9 lochów w strefie światła, no i oczywiście kopalni na poziomie 10, trzeba również mieć dostęp do wieży. No a żeby tą wieżę sobie odblokować, żeby mieć do niej dostęp, to musimy wbić 125 poziom. Także no musimy to dzisiaj zrobić, no i potem oczywiście wykopiemy sobie serce do tego podziemia i już to podziemie będziemy mieć. Gdyby nie to, to bardzo możliwe, że już wczoraj przed północą udałoby mi się te podziemia dostać. Jak widzicie, w tym momencie już 23 osoby je mają na serwerze, więc dużo, generalnie dużo. Ja pamiętam, że chyba we wtorek, jak się nie mylę, na W60 też to podziemie udało mi się odblokować, no ale wtedy na pewno byłem w pierwszej dziesiątce, jak nie tam jakiejś pierwszej szóstce, siódemce, więc no mówię, tutaj zdecydowanie więcej osób to podziemie sobie szybciej zdobyło. Już wczoraj na koniec dnia chyba miało z 5 albo 6 osób, no a dzisiaj jak widzicie przez noc, no i w ogóle dzisiaj doszło tutaj jeszcze więcej, no ale w pierwszej 30 mam nadzieję, że będziemy, no ale dobra. Tak jak mówię, żeby to zrobić, to najpierw musimy wbić 125 level. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na nowym serwerze pierwszym europejskim. O ile oczywiście gracie, jeżeli gracie, to piszcie w komentarzu, jak wam idzie, jakie macie levele, no i jak tam ogólnie wam się gra, chętnie sobie poczytam. No a my myślę, że możemy zaczynać i przede wszystkim zacząć musimy od tego, żeby tutaj wymienić broń, dlatego że ja przed odcinkiem spojrzałem sobie na SF Toolsa, którego swoją drogą teraz w tle odpalam, bo zapomniałem. Spojrzałem sobie na SF Toolsa, no i na SF Toolsie mieliśmy, tak jak mówię, przed odcinkiem 0,22% na tego kolejnego przeciwnika, czyli tutaj twierdza posępnego czerepu, no ale zobaczyłem, że bronie mi już potrafią dać po 16 średnich na plus, także no zdecydowanie tą broń musimy wymienić. Chciałem to zrobić przed odcinkiem również, no ale okazało się, że takie piękne buty epickie udało mi się tutaj, jak widzicie, w zbrojowni wydropić, więc je kupię na odcinku, no i tej brońki sobie poszukamy. Co do topki, to może wam pokażę już na koniec odcinka, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda. Co do mojej postaci, to oczywiście jeszcze dzisiaj nic nie robiłem, oprócz tutaj pupilki. Pupilki od razu po północy ogarnąłem, no i porobiłem też kilka środowisk, dlatego też, no, ten level jest wyższy, aniżeli na wczorajszym odcinku. A druga sprawa, to wczoraj na streamku sobie szukaliśmy tutaj rzeczy do laserka, no i powiem wam szczerze, że wyszło to naprawdę dobrze, dlatego że w tym momencie mamy już wszystkie itemki tutaj dla wojownika, dla maga i dla zwiadowcy, już tak naprawdę brakuje mi tylko epików, wszystkie zwykłe itemki już mamy, no i brakuje mi tam, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wisiorków i chyba jednego pierścionka tutaj z tych kosztowności, to się tak nazywam. Dokładnie, tutaj tego pierścienia z czaszką, nawet tego szczerze mówiąc nie szukałem dzisiaj przed odcinkiem, może po odcinku sobie poszukam, a może znowu na streamku. Chciałbym też tutaj pozdrowić, bo zobaczcie, ten klaser mi bardzo mocno spuchł w ogóle od wczoraj. Chciałem tutaj pozdrowić Xario oraz Nile, to jest Wicka i Wic, którzy mi bardzo pomogli. Ja wczoraj na tym streamku sporo rzeczy samemu znalazłem, dzięki temu, że mam tego świętego grala, no ale oni bardzo dużo ników mi też podesłali z jakimiś itemkami, których mi brakowało, więc pozdrawiam i oczywiście dziękuję, bo dzięki nim ten klaserek tak jak wygląda, tak jak teraz, no. Dobra, możemy zaczynać tak jak mówię. Tu jeszcze się upewnię, wszystko jest ok. Kupujemy te buciki przede wszystkim. Robimy tutaj miejsce na klejnot. Tu już muszę odzyskiwać te klejnoty. To możemy w sumie od razu do toalety wrzucić, żeby już dzisiaj było z głowy. Tu sobie odzyskamy, cyk, no i dobra. Wyszło bardzo dobrze. No i teraz szukamy, tak jak wspomniałem, tej brońki. No zobaczcie, tu już mi daje plus 8. Tu mi daje tyle samo. Tu mi daje plus 6. No tak mówię, jedna tam się trafiła plus 16, ale to musiał być jakiś bardzo wysoki roll. Natomiast no chciałbym tak chociaż plus 10 na tych brońkach dostać. No i oczywiście najlepiej, żeby była na siłę. Natomiast tak, jeżeli będzie na siłę, to ja chyba jeden gemik na wytrzymałość bym musiał dołożyć, dlatego że tutaj mam tylko dwa w tym momencie. Czyli coś będę musiał chyba, no, odzyskać po prostu z czegoś, no bo teraz z tymi gemami już będzie ciężej, no bo kopalnia, jak widzicie, już prawie jest na poziomie 10, więc już te skipy będą sporo kosztować, to raz.
No a dwa, oczywiście druga sprawa jest taka, że też będą kosztować trochę surek, oprócz tego, że skipy na grzyby, no to jeszcze surki, wiadomo. Dobra, tam było plus 8, tu mamy znowu na zręczność. Chciałem pominąć to szukanie, żeby was nie zanudzać na odcinku. Możecie w ogóle napisać, czy lubicie, jak tu szukam jakichś itemków na odcinku, czy też nie lubicie, no ale z tego, co wiem, chyba to jest takie dość nudne, nie? Lepiej, jak się coś dzieje mimo wszystko, dlatego to chciałem zrobić przed odcinkiem, no ale skoro mi te buty poleciały, to mówię, że już poczekam. Dobra, górny oczywiście też bym chciał minimum taki sam jak mam teraz, a najlepiej tu plus 2, ale górny mniejszy, no i wiadomo jak to wygląda. O, zobaczcie, czapeczka, plus 100 pancerza, to by mi się przydało, tylko że nie mam golda, ale nie daje mi w sumie, no 100 pancerza to by nam dało 50%, to by na pewno się przydało, no ale stat tyle samo, sporo golda kosztuje. Dobra, na razie sobie oplujemy, nie ma co, lecimy dalej, no bo my potrzebujemy przede wszystkim tej broni. Tu znowu minus 2, no strasznie duży jest, powiedzmy, ten rozrzut tych obrażeń, nie? O, tu plus 2, tutaj, no mówię, no kurczę, chciałem plus 8, znaczy chciałem w ogóle plus 10, ale tak, żeby chociaż plus 6 mi dało, to już będę zadowolony. Tu mamy plus 2, szału nie mam. Lecimy dalej. Tutaj szczęście. No nie, musimy coś zdecydowanie lepszego. No i przede wszystkim mówię, na jedną statę, no nie? Albo żeby to była siłka, albo nawet to HP już może być, nawet by mi w sumie HP bardziej pasowało. No ale ja tu mam epików troszkę odłożonych, nawet bym powiedział, że troszkę sporo. No a jeszcze mi z jakichś tam lochów polecą, więc nie najgorzej. No tutaj mamy plus 4, ale 300 górny tylko, więc pominę. Tu mamy 328 i plus 8, zobaczcie. No nie, no ja chcę coś zdecydowanie lepszego, żeby tego woja pokonać i w sumie chyba jeszcze kolejnego też będę musiał pokonać, żeby ten 125 level mi wpadł. No męczarnia jest, nie? Kurde, w ogóle oglądałem ten wczorajszy odcinek i tam chyba z 3 razy na tego paladyna narzekałem. Może przestanę, bo sam wiedziałem, na co się pisze, wybierając tą postać. Tu mamy 318 tylko górny, więc może już przestanę narzekać, ale to moje narzekanie jest po prostu, wynika z tego, że chcę was ostrzec i w ogóle, no zresztą sami, jak oglądałem dacie tą serię od samego początku, to widzicie, jaka tutaj jest ogromna męczarnia. No tu by było to niezłe, plus 6, ale znowu ten rozrzut, no musi być to chociaż 350, no nie może być mniejszy, musi być zdecydowanie większy. To też jest problem, że zobaczcie, teraz w ogóle z tornada, bo tornado zawsze tak działało, że nam się mniej więcej w tym samym czasie odblokowywało, no i dzięki temu z tornada mogliśmy te itemki posprzedawać, no i potem mieliśmy dużo golda, te staty znowu spuchły i potem wiecie, można było sobie lecieć w te zwykłe lochy, bo postać się fajnie wzmocniła, no a teraz tornado mamy dopiero na poziomie 150 do odblokowania, więc no można powiedzieć, że troszeczkę ten early game dla co niektórych klas, nie chcę tutaj wskazywać palcem, no ale dla co niektórych klas ten early game stał się trudniejszy, powiedzmy, poniekąd, no ale dobra, nieważne, lecimy dalej. Tutaj mamy wytrzymałość, szczęście, tutaj mamy, zawsze ten wygląd broni mi się kojarzy z dużym rozrzutem. No ale niestety tak to nie wygląda ostatnimi czasy. No dalej, no ja tu już zwykłe itemki mam. W sumie te wisiorki, jakbym rolował w gabinet magii, to bym mógł tam tych wisiorków poszukać, bo one mi wyskakiwały. Wczoraj, z tego co wiem... O, zobaczcie, plus 12 i mamy na HP, idealna broń, ideał dosłownie. Wczoraj, z tego co wiem, właśnie Naila tam jeszcze szukała sama dla siebie itemków i przy okazji patrzyła na moje, no i przeleciała top 2000, od 1 do 2000 i tych wisiorków nie znalazła niestety, no ale wiadomo, to było wczoraj, nowy serwer, codziennie tutaj się coś dzieje, więc dzisiaj sobie również sam przelecę po prostu top 2000, bo to są takie wisiorki, no już wiadomo, końcowe z wyższych leveli, no i będziemy sprawdzać. Dobra, 0,53 mamy na niego. To jest w ogóle zwiat. Tu nie chcę odbierać tej książki, bo im wyższy level, tym ona mi da więcej expa. To są jakieś grosze, no ale nie ma sensu odbierać. 0,53, no co ja tu bym mógł jeszcze zmienić? Chyba nic, no. Wymieniłem broń, wymieniłem buty. Buty na całkiem niezłe, w sumie przypadkiem mi poleciały. No chyba musimy go klikać. Nie takie lochy się pokonywało, zwłaszcza na wczorajszym odcinku, też się pokonywało z mniejszymi procentami. To jest zwiadowca, więc jak nie zrobi jakoś dużo uników w walce, w sumie logiczne, no ale wiadomo, zwłaszcza tutaj przeciwko paladynowi, to raczej damy radę, dlatego że ten zwiadowca, no tymi unikami może sobie odrobić te obrażenia z Firebola, wiadomo jak to wygląda, także no najlepiej jakby tu za dużo nie robił, no zobaczymy. Kolejny to jest wojownik, w sumie na wojownika może będą wyższe te procenty, zobaczymy.
zajmy, bo tak zauważyłem, że właśnie na tych wojowników i na magów też jest niezły ten paladyn, jak tak patrzę, wiecie, z perspektywy tego early game'u. Na magów raczej problemów żadnych nie miałem, na wojowników chyba też, no wiadomo, tamten duch wulkanu, no ale to w sumie jest blok dla wielu klas, więc też nie było tragedii, no i ci zwiadowcy tacy są dość, można powiedzieć, dość ciężcy, chociaż no to różnie, zależy od przeciwnika tak naprawdę. Jeden będzie cięższy, drugi będzie lżejszy, wiadomo jak to wygląda. Dobra, no ale przede wszystkim musimy go ubić. No, pierwszy raz się spotykam. Właśnie tak się wczoraj upewniałem jeszcze, czy na pewno nawet na tawernie tam zadawałem pytanie, czy na pewno jedynym wymogiem do zdobycia tego podziemia, w sensie jedynymi dwoma powiedzmy, to jest ubicie pierwszych 9 lochów, no i... Kiedyś w ogóle chyba było tak, że jak się ubiło pierwszych 9 lochów, to od razu ci się wieża odblokowywała, nie jestem pewien, ale chyba tak. W każdym razie mówię, czy jedynym wymogiem to jest właśnie ubicie to pierwszych 9 lochów, no i tam ewentualnie jeszcze, no co to, no i ta kopalnia 10 oczywiście, nie, to jakby wiadomo. No okazało się, że nie, okazało się, że musi być dostęp do tej wieży, więc no kombinujemy dalej, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówię, topkę wam pokażę na koniec, natomiast chyba więcej rzeczy tutaj jakby nie zrobiłem od wczoraj, no to w sensie jak na swoją postać, bo tam zazwyczaj wam staram się robić taką aktualizację, no ale poszła oczywiście twierdza i kopalnia do góry, pod to podziemie, no to wiadomo, poszedł ten klaser do góry, no wczoraj zrobiliśmy resztę awki, w ogóle dzisiaj jeszcze za dnia, ale to chcę zrobić już może po odcinku, mam tutaj orzeszkuna do złapania, to sobie go może machniemy też, bo go ubiłem to środowisko, no i mówię, no i w tych pupilach tam podkarmiłem, jakieś środowiska poubijałem, to możecie sobie porównać z wczorajszym odcinkiem, ale tyle, nie? Więcej jakiś tam... powiedzmy jakiś szaleństw nie było, no bo już wczoraj na odcinku zrobiliśmy praktycznie wszystko, co jako tako dało radę zrobić. Oczywiście wiadomo, będziemy mieli podziemie, trochę tam trener pójdzie do góry, to i zawsze te procenty na te lożki się powiedzmy zwiększą, no ale to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie to podziemie musimy dostać, a no to nie będzie takie proste. Jezu, jaka to jest męczarnia, żebyśmy się w piąty dzień, to jest taki standard, jak się powiedzmy regularnie robi jakieś tam ataki w twierdzy i tak dalej, a przede wszystkim jak się ma kontry fajne, to jest standard, żeby tak właśnie czwarty w sensie w poniedziałek to zazwyczaj mało osób miało podziemie, to tam nieliczne jednostki, no a tu już na tym serwerze dość sporo mimo wszystko, no ale w piąty dzień to już zazwyczaj na wielu klasach mieliśmy to podziemie. Dobra, siedzi, mamy 124 level, ok, nic nam niestety nie poleciało. Możemy sobie obejrzeć tą walkę. Tutaj to ja miałem jeszcze jedną kontrę fajną, to sobie ją zapiszę, żeby mi w razie czego nie zniknęła. Dobra, i teraz tak. Zobaczmy, jak ta walka przede wszystkim przebiegła, jak to wszystko wyglądało. No to co wam mówiłem, chyba dopiero pierwszy unik teraz zrobił w walce i to był jego jedyny unik. No to nie było takie proste, no ale grunt, że siadło. No i teraz sprawdźmy na tego wojownika, ile mamy procent, bo jestem ciekaw. Czy znowu broni szukać? Kurde, no powiem wam, że... Ciężko, o Boże, 0-0-0. Kurczę, no właśnie, czyli tu będzie naprawdę ciężko, żeby ten 125 level dobić. No ja tu nie mam za bardzo czym dobijać. 0-0-0 mamy na niego. No dostaliśmy sporo expa, co by nie mówić. No i właśnie, to się robi problem. Może tak, może wiecie co ja tutaj chciałem w tym... Aha, chciałem sobie ewentualnie te trinkety pokupować, chociaż teraz nie mam za dużo golda, no ale zobaczcie, to mi brakuje, no możemy kupić, to jest taka trochę marnotrawstwo powiedzmy golda, ale niech będzie. Tu możemy sobie kupić na siłkę i możemy na to HP, jak już nam poleciało, i może z jedną nieśmiertelkę, tu już będziemy mieli taki zapas delikatny. Czego ja szukam tak naprawdę? Szukam klepsydr, żeby zacząć tu robić to mawkę, bo powiem wam szczerze, może jakiś 10-opak mi się trafi, tu już tych potek nie kupuję, bo na razie mam, no to dość drogie, dobra, to chyba sobie odpuszczę po prostu. Tu możemy jeszcze z jedną na siłkę i lecimy dalej. Kupuję te klepsydry, tak jak mówię, najlepiej 10-opak, bo będę chciał, no chyba to mawką musimy, no nie ma wyjścia, mamy 0-0-0 tylko na to, więc to są tragiczne procenty. I przy okazji... Dobra, tutaj nic nie ma, jeżeli chodzi o klepsydry, te potki jeszcze pokupuję, żeby mieć mniej więcej na tyle samo czasu. I coś miałem mówić i mi wyleciało z głowy, co jeszcze chciałem przy okazji zrobić. Dobra, mamy 10, a i przy okazji tego pupila złapiemy, no bo i tak będę musiał te jawki trochę porobić. Dobra, na razie tyle, niech będzie, od razu nam trochę golda też padnie. Orzeszkun jest w Czarnolesie, dokładnie tak, więc teraz lecimy tutaj, szukamy Czarnolasu. Mamy lustro, ale to lustro jest w bardzo słabej misji, to ja sobie odpuszczę. Wczoraj w
ogóle, o, klepsydra, fajnie. Wczoraj w ogóle robiłem sobie misyjki za grzyby po 23, żeby tych klepsydr nie marnować. No i druga sprawa jest taka, że jak będziemy mieli to pod ziemię, okej, okay, to jest dobre. Potrzebujemy jeszcze jedną i będziemy mogli kolejne środowisko machnąć. Mówię, ten pierwszy pakiet już mi da klepsydry i nie będziemy musieli się już martwić o to. Dlatego, że potem będzie kolejny chyba na 150 levelu i tak dalej, no wszystkie te pakiety dadzą tam chyba z 5000 klepsydr albo nawet więcej, więc na luzaku już będziemy mogli sobie te misyjki pomijać i nie będę musiał tego robić za grzyby ani tutaj kupować tych klepsydr, no bo to jest, tak jak mówię, strata golda. Dobra, teraz co my tu mamy? To możemy sobie wziąć tą misję, no my raczej jawką wbijemy ten level, ale tu chyba będziemy musieli zużyć prawie całą, chyba żeby mi tu jeszcze poleciało jakieś jedzonko, tak jak mówię, do mroku. Byłoby na pewno miło. Dziewiczy kanion. No tu to bierzemy to. Dobra, dalej. Moczary Mary, góry koronkowe, krainy Erogeni. Tu mamy 200 tysięcy. Kurde, bardzo mało ekspa to daje. To już są takie ilości, że to jest tragedia. Dobra, Moczary Mary, a tam nie było czarnolasu żadnego. No jeszcze mamy ten kalendarz w razie czego, ale to bym chciał odebrać później zdecydowanie, ale zobaczymy. Cyk, kraina Oskur, Gnuśnogród, Propolis. Tu mamy tak, czyli 70, dobra, to jest zdecydowanie lepsze. Pyk, Dziewiczy Kanion, miasto Teges, a tu był na pewno ten czarnolas. Tak, to jest na pewno czarnolas, okej. Okay. Nie, to mi daje chyba bardzo mało, jak dobrze pamiętam, bo ja chyba przypadkiem na W60 odebrałem. Jak się nie mylę, właśnie ten kalendarz też chciałem jakoś tam później, dlatego tutaj nie robię myszką, żeby teraz przypadkiem nie odebrać. I to chyba daje jakoś bardzo małe expa, no ale lepsze to niż nic, będzie w razie czego na czarną godzinę. Jezu, żeby się tutaj tak męczyć z tym, to jest, no naprawdę, pierwszy raz chyba się z czymś takim spotykam. Nie pamiętam, jak to wyglądało na W55, jak mam być szczery, nie przypominałem sobie tam potem kolejnych dni, no ale, no mówię, nie jest kolorowo. Dobra, w dalszym ciągu nie mamy czarnolasu i tak, tutaj mamy pierwszy, no ale z itemkiem, więc i tak nam to jajko nie poleci. Mamy wyspę trupiego łba, mamy propolis, dobra, to bierzemy to, pyk, no i dobra, i szukamy dalej. Ma Erwin, no to jest dość fajna misja, jak tak patrzę. Dalej, no bardzo dużo tutaj sobie tracimy tego expa, nie? No bo jednak jakby wpadł ten trener, to może jakieś tam lożki jeszcze by poszły i byśmy robili na wyższym levelu, no ale no trudno, no chyba nie ma wyjścia niestety, chyba musimy zrobić to w taki sposób. Tu mamy Dziewiczy Kanion, ciągle nie ma tego czarnolasu, cały jeden pasek i tylko jeden czarnolas, jak tak patrzę. Dobra, zaczynamy drugi, Ugór Orków, Maerwyn, Trak Trendowatych. Jezu, ale sobie wymyślili w ogóle, żeby do tej wieży mieć dostęp, no ale mówię, nigdy nie miałem tak niskiego levela, żeby w ogóle mnie to interesowało. Tu mamy 150, czyli będzie... Dobra, no to jest lepsze. To lustro opluwam, na razie mi nie jest jakoś giga potrzebne, więc powiedzmy, że sobie oplujemy. Ugór Orków, Pustynia Przesłoneczna, Dziewiczy Kanion. Dobra, to bierzemy również tą. Zaraz mi się tu znowu klepsydry skończą. Jest czarnolas, dobra, mamy to, pyk. No i co, i mi nie poleciało żadne jedzonko do mroku. Mamy już tego kolegę. Czy ja coś tutaj bym mógł jeszcze pokonać? No tego nie, bo mam 8 level. Tu mam 8, to dopiero jutro ewentualnie. Tym też nie, no jedynie tym zębikiem jak już. No ale niestety zębik piątka szóstego nie pokona. To w ogóle nie ma opcji. Kółkiem też nie chcę kręcić, no bo jak zdobędziemy podziemie, to nam się pojawi to nowe kółko. A może by ten kalendarz odebrać? Ile mi to da w ogóle? Dobra, spróbujemy. O Jezu, 500 tysięcy expa. No właśnie, dobra, to nawet nie było sensu tego trzymać w takim razie. Okej, to już teraz nie muszę patrzeć ani na kalendarz, ani na lokację. To po prostu dobijamy ten level, no nie ma wyjścia. Tu możemy wziąć lustro jak najbardziej, od razu sobie użyjemy. Pyk i lecimy dalej. Dobra, tu... A, już nie mam klepsydr znowu. No to szukanko po raz kolejny. Epic, no ale na wszystkie staty. A teraz my mamy wojownika, więc za bardzo mi się nie przyda. No teraz będzie event epicki, wiadomo. Teraz to w sumie 10 grzybów, to nie ma co. Jeszcze sporo golda. Teraz będzie event epicki, także no teraz się będziemy chcieli chyba w weekend poprzebierać, no i pocisnąć tutaj dalej. Ale ja pamiętam, że i na Bardzie, i na Łowcy Demonów po równym tygodniu, czyli po 7 dniach, w kolejny piątek tak jakby, wbiłem tam jakieś 205, 210 levele, no nie? No tutaj chyba tego nie zrobimy, no tutaj to będzie ciężkie. Potkę na HP możemy wziąć jak najbardziej. Znowu się odcinek przedłuży, niestety.
Dlatego, że no, musimy powolutku to wszystko ogarniać, ale chyba to jest okej dla Was. Mam przynajmniej taką nadzieję, że Wam się miło ogląda. Wczoraj mi ktoś napisał, że uwielbia moje reakcje, jak milochy padają na niskich procentach. No ale powiem Wam, że ten smok, który nam wczoraj siadł, no to faktycznie było to dla mnie zaskoczenie, że mamy na niego 0,59. Już się szykowałem, że będę musiał na niego wydać 200 grzyba. No a tu się okazuje, że... Dobra, w sumie to te podki jeszcze możemy pobrać, bo one są tanie na razie. Dobra, jest 10 opak, pięknie. I tą podkę sobie też weźmiemy. No i okej, lecimy dalej. Mamy klepsydrę. Tutaj misyjka słaba z lustrem, więc oplujemy. Normalnie to lustro warto brać, no ale jednak jak mi tu na ekspie zależy, to wiadomo jak to wygląda. Tu fajna misyjka, tutaj mamy cyk. No i co, jeszcze ze dwie misje myślę. Tutaj mamy prawie 300, dokładnie. I co? I mi nie poleciało chyba, nie. Poleciała mi truskawka. No ale to już mam nakarmione. W ogóle wszystko mam dzisiaj nakarmione na maksa. Jakby mi jeszcze poleciały dwie te, to bym sobie to osiągnięcie też przy okazji zrobił. Ale dobra, nieważne na razie. Tu niestety słaba misja. No i tutaj cyk i już wbijemy. Nie, jeszcze. Jeszcze troszkę. Okej, okay, teraz. Dobra, mamy to. Mamy odblokowaną wieżę. Mamy 125 level wbity. Pokczman, 5 dnia. I co dalej? Tak, tu możemy jakieś konterki porobić, jak są jakieś fajne, dokładnie same w sumie. O Boże, jaka piękna kontra. Cudownie, no jesteśmy jeszcze wysoko w tym rankingu, więc tutaj sama topka nam się pojawia, że tak powiem. Co, awkę na razie zostawiamy. Awki sobie tutaj nie ruszamy. Przeloguję się, może na wszelki wypadek, żeby na pewno, wiecie, na pewno załapało, że już mam tą wieżę odblokowaną. No i co? I lecimy. Lecimy, zakańczamy, mamy dziesiątkę, no i szukamy. Szukamy tu, może jakiś klejnocik nam poleci dla nas, no ale to oczywiście nie mówię o takim na szczęście, tylko mówię o, na przykład na HP, to jest bardzo sympatyczne. Co prawda średni, ale 219 to już jest duży boost, więc sobie może wymienimy w tym, dobra, dalej, no proszę, daj mi to serce w miarę szybko, małe szczęście. Okej, okay, no mam nadzieję, że tu wszystko załapało, że nic się nie zbugowało. Mamy zręczność, no długo coś to serce nie leci, zazwyczaj tak 2-3 kopania i było, dobra, mamy. Teraz chyba za piątym, niech będzie. No i okej, okay, i mamy serce, teraz sobie puszczę jakieś następne kopanie. Może puszczę sobie kwatery w międzyczasie, bo twierdzę już mam na dyszku. Salkę jeszcze dzisiaj będę chciał ulepszyć na 8, ale to jak zdobędę surki w trakcie dnia. Dobra, czyli mamy to podziemie, super. Teraz tak, mam w ogóle rozpiskę, co tutaj budować. Na początku sobie zrobimy cyk, na początku tak, to sobie zrobimy. No i teraz mam prawdopodobnie odblokowany pakiet do podziemi, jako chyba 24 osoba, jak się nie mylę. Zaraz tu jeszcze zobaczymy. Mam chyba odblokowany pakiet do podziemi, dokładnie, więc teraz zrobię cięcie i po prostu ten pakiecik sobie zakupię, bo tu tak jak widzicie, mówiłem Wam, są klepsydry, więc już będzie z głowy wydawanie golda, no i są przede wszystkim te dusze. Także poczekajcie, ja tu odpalę na przeglądarce, kupię sobie i zaraz do Was wracam. Okej, okay, mamy to zakupione, jak widzicie, mamy 100 tysięcy dusz, no i w tym momencie odpalam Wam, bo już sobie przygotowałem wcześniej. Przy okazji możecie Wy zesklinować, Wy sobie użyć. Jak tutaj rozbudowywać na początku to podziemie? Mamy serce drugie, mamy tutaj wszystko na jedynce, czyli tak jak ma być. No i teraz drzwi. Drzwi powinny być na poziomie pierwszym oraz drugim od razu, cyk. Teraz mamy traktor na poziomie drugim również, więc też sobie wybudujemy. Dalej, serce, traktor i drzwi na trójce, dokładnie tak to szło, jak dobrze pamiętam. Więc to sobie od razu zrobimy. Wykorzystamy wszystkie te dusze. Teraz mamy tak, tortury, czyli to mamy na jedynkę. Potem mamy to wszystko na czwórkę. Pyk, pyk i pyk, bo te drzwi też nam tutaj dają możliwość łapania bohaterów i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. Mamy gladiatora na jedynkę, czyli oczywiście tego trenera, pyk. Dalej mamy to wszystko na piątkę znowu. Tu już powoli mi się będą, chociaż nie, jeszcze troszkę tych surek dam radę zużyć. To mamy teraz na piątce, teraz, aha, ten Władek na trzy poziomy. Raz, dwa i trzy, to jest po angielsku, no ale to raczej każdy sobie może, w sensie no, dość prosty angielski to raz, a dwa, że można sobie w razie czego, jak się czegoś nie wie, wpisać w tłumacza, no nie? Maszyna na jedynkę, tortury i maszyna na dwójkę, czyli to będzie to i to będzie to, nie chciałem wypełniać, cyk. I teraz tak, gladiator 2-3, dokładnie, to nam jeszcze pomoże, żeby sobie ogarnąć jakieś lochy może, nie wiem, zobaczymy. Gladiator na 3,
Dobra, gdzie ja tu jestem, bo się zgubiłem. Tortury na trójkę teraz. Pyk. I okej, okay, mamy to na poziom szósty, to mamy na poziom szósty i mamy traktor na poziom szósty. Cyk. I teraz mamy tego na poziom czwarty. A jak to wygląda z duszami? Dobra, powinno wystarczyć. To na poziom czwarty i mamy gladiatora na poziom czwarty również. Pyk. No i mamy jeszcze jakieś delikatne, powiedzmy, surki. A i teraz byśmy musieli trenera na piątkę, ale na to już nie mam niestety dusz. No to mogę tą maszynkę odpalić, niech tam się buduje. Już nie będę tego skipował, bo i tak nie mam dusz. No i dobra, tak to wygląda. Tu sobie możemy kogoś zaatakować, bo to i tak wszystko jedno w pierwszego dnia, żeby się tu już na pewno w rankingu pojawić. No, no i dobra, jako 20 chyba czwarta osoba na serwerze. Nie wiem jak Duko, ale Duko już chyba był. Jako 24 osoba na serwerze udało nam się zdobyć podziemie. Nie ma tragedii, no ale na W60, tak jak wam wspomniałem, było to zdecydowanie szybsze. Wszystko tutaj sobie rozbudowałem, zużyłem z tego pierwszego pakieciku, jest pięknie. No i teraz tak, trener jest na czwórce, jak dobrze pamiętam, czyli dostaliśmy 20% do ciosu krytycznego. Także zobaczmy sobie. A ja w ogóle przeglądarkę wyłączyłem niechcący. Zobaczmy sobie, jak to się przełożyło na moje ewentualne procenty na jakieś lochy. Zeskanuj własną postać, cyk. Zobaczmy, z tego co widziałem, jeden paladyn już tam podbija pod 130 poziom. 004. No i na wieżę mamy not possible oczywiście. Kurde, no to można powiedzieć, że się nie przełożyło prawie wcale. Tu trochę golda mi też zeszło przez to, że wiadomo, ulepszałem to wszystko. Zobaczmy jak ta topka wygląda, może teraz wam pokażę. No i dokładnie, 128 Namo ma w tym momencie i to jest chyba, niech mi się tu jeszcze ta topka wczyta, to jest chyba najwyższy level paladyna na tym serwerze. Wczoraj chyba z nim w ogóle byłem na koniec odcinka, mniej więcej na tym samym poziomie. Tu jesteśmy my, tu jest jeszcze jakiś 121, no i tyle, nie? Tutaj 124, no tak okolice, no ale najwyższy to jest 128, dobra. No i nie mam pomysłu szczerze, no jedyne co mi przychodzi do głowy to może jeszcze broń wymienić, spróbować. No ale jak ten wcześniej było 000, teraz z trenerem mamy 004, to za dużo te 20% do kryta nam nie dało. Oczywiście arenka, to też wam mogę pokazać, może teraz taka chwila przerwy od klikania. Arenka w tym momencie wygląda tak, zrobiłem sobie tutaj reset już dzisiaj rano przed drugim kupcem, żeby to siedzisko ozłocić, w sensie no wczoraj przyspieszyłem, dzisiaj zresetowałem, żeby striggerować ulepszenie na siedzisko, no już mam ozłocone i przyspieszone. Zazwyczaj tak to robię, teraz w ogóle parking był na 50, siedzisko na 250 i teraz parking powinienem zbudować na 100 i teraz trap na 25, ale na razie na to nie mam, więc tak po prostu arenka wygląda. No wiem, że się nie powinno tego resetu robić, bo tam chyba to naliczanie run to jest dopiero od 20 runek i wtedy pierwszy reset wypada robić, no ale jak chciałem striggerować ulepszenie na siedzisko, żeby to szło szybciej, bo na początku to siedzisko generuje bardzo dużo przychodu, to musiałem niestety, chcąc nie chcąc. Dobra, więc tak wygląda moja ręka, postać to tak jak wam wspomniałem, za wiele się nie zmieniło i topkę, topkę wam może jeszcze raz pokażę, no ale tutaj też, no to już takie dociskanie na hama tych leveli, teraz ciągle zwiadowca w ogóle, najwyższy level na serwerze, 238. Także ciągle tu dociska, no ale to już są takie pojedyncze levele, już nie ma jakiegoś wow. No i z paladynami to sami widzieliście, kanionek ma 126, jak tak patrzę. A, w ogóle teraz następna misja mi da już to kółko nowe też. A, i chyba teraz dokładnie, mamy kości, bo wczoraj jeszcze tych kości nie miałem, bo nie miałem odlokowanej wieży również, bez kitu. No i tyle, nie? Mówię, w topce już się za dużo nie zmienia. Pupilki, no to tak to wygląda w tym momencie, już tu mają po 19, co niektórzy. Jak tak patrzę, Spacer w ogóle gra, kojarzę go chyba z W37, jak się nie mylę. My jesteśmy na tej pozycji, mamy 16. Podziemia, tak, to już wam powiedziałem. Dobra, może jeszcze jakieś delikatne szukanie broni. No wbiliśmy jakieś tam levele poniekąd, minus 8, no właśnie, to jest to, że my tą broń mamy bardzo, bardzo dobrą. Tu minus 2, tu mamy plus 2. My jesteśmy teraz wojownikiem, w sensie mamy wojownika tu. Jakby dołożyć, chociaż jakby brońka na siłę może teraz zamiast na HP, to może coś tam by pomogło. No ale zobaczymy, czy nam w ogóle coś takiego poleci.
troszkę tu poroluje, ale z drugiej strony nie wiem, czy jest sens, powiem wam szczerze, bo to i tak są bardzo małe procenty i tak ciężko będzie tutaj coś zrobić. Szkoda w ogóle grzyba. Nie wiem, czy teraz to już się nie wstrzymać. Tu minus 4. Może jakiś epik nam też poleci przy okazji. O, zobaczcie, brońka na siłę, tylko my nie mamy tyle golda w tym momencie. To musiałbym może, o, na przykład to do kociołka oddać. Bardzo dużo golda mi to da. Większy też, a nie, rozrzut mniejszy o 2. No, ale powiedzmy podobna, tylko po prostu na siłę. Jakbym tutaj zrobił miejsce na klejnot, jakbym zrobił odzysk klejnotu. Teraz mam tej siły bardzo dużo, tego HP dość mało, no ale to może być niezłe właśnie pod wojownika. Sprawdźmy, z ciekawości, jak nie to zostawiam tak jak jest i trudno, jak nie to tutaj już mnie to 009, czyli no podwoja w miarę git, no ale chyba na razie się wstrzymamy, no bo tu no ciężko będzie coś dalej zrobić. Tyle, taki był cel na odcinek, udało nam się to osiągnąć, mamy to podziemie, więc jestem zadowolony, nie będę już tu zanudzał, kombinował, bo po prostu szczerze mówiąc szkoda grzybów na tego paladyna. Dzisiaj kończymy 3 levele przed naszym kolegą, on musiał tego wojownika pokonać, no on tu ma wszystko epickie włącznie z bronią, więc to akurat na plus. No zobaczcie, on tu ma siły troszkę mniej, no ale HP ma o wiele więcej. No ale nie ma co się dziwić, no on tu ma broń epicką, w ogóle ma wszystko epickie jak tak patrzę, musiał mieć farta po prostu. Tak jak nam dzisiaj te buty poleciały, to jemu może broń, no i wiadomo, to akurat jest duży boost. Ale tyle, no nie będziemy tutaj się szarpać, no bo levelowo paladynem nie ma co. Cel na dzisiaj tak czy inaczej osiągnięty. Powoli do celu, na spokojnie, będzie dobrze, ładny poziom 125 został wbity. Co teraz? Teraz tak naprawdę klepsydry już mam, ale i tak będę tutaj czekał zawką, żeby nam się kolejna wyprawa zrobiła, żeby tu więcej procent wycisnąć, to raz. Druga sprawa, jeszcze będę chciał dzisiaj na streamku raczej te wisiorki sobie znaleźć, żeby już to mieć z głowy. W tym momencie zostały mi dokładnie 4 wisiorki jeszcze do znalezienia, no i ten jeden pierścionek. Tu mogę w sumie golda jeszcze wydać, bo troszkę tego golda mamy, także dlaczego by nie, troszkę nam się zwróciło powiedzmy za to oddanie do wiedźmy tamtego trinketu, ok, jeszcze powiedzmy raz, dwa do 700, no i teraz będziemy mogli jeszcze troszkę siłkę podbić, niech będzie. I wszystko, nie? Nie wiem, czy jutro się pojawi odcinek, zobaczymy jak to powiedzmy się rozwinie, no ale ciężko tu na razie z kontentem na tym paladynie, może jakiś tam update'ik zrobię, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem, już nam brakuje tak naprawdę chyba z 80 subów do magicznych 20 tysięcy, więc pamiętajcie zasubować, możecie zostawić oczywiście kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie również pisać komentarze jak tam wam idzie na tym nowym serwerze. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!